Dzień dobry, witam Państwa na antenie telewizji kablowej Kołobrzeg. Katarzyna Mazur, zapraszam na wydarzenia tygodnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce rusza rehabilitacja po-covidowa. To dobra informacja dla osób, które przeszły COVID i wymagają dalszego wsparcia, i dla kołobrzeskich sanatoriów. Już w listopadzie ubiegłego roku przedstawiciele branży uzdrowiskowej rozpoczęli starania o uruchomienie rehabilitacji post-covidowej. Obiekty sanatoryjne stały puste, a w Polsce przybywało osób, które przechorowały COVID i zmagało się z różnymi problemami. Byłam nie do życia, wstrętna byłam, apatyczna, złośliwa, spać mi się chciało, telefonów nie odbierałam. Coś z psychiką się zaczęło dziać i pamięć traciłam. Chroniczne przemęczenie, spałem po 19 godzin na dobę, ta aktywność była znikoma, nie jadłem, nie chciałem pić. W Kołobrzegu, między innymi w ośrodku Posejdon, uruchomiono najpierw pilotażowy, później komercyjny program rehabilitacji po-covidowej. Zainteresowanie jest, może nie jest takie duże, jakbyśmy oczekiwali, ale to trzeba powiedzieć, że jest to oferta komercyjna. No, zawsze to trochę środków trzeba wygospodarować, żeby za to leczenie zapłacić. A dzisiaj przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, przy ofercie refundowanej, myślę, że to zainteresowanie będzie jeszcze większe. A po informacjach przekazanych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wiadomo, że w Polsce ruszy refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia rehabilitacja dla ozdrowieńców. Z wieloma osobami spotykam się, które już przeszły COVID, czy ewentualnie ich znajomi opowiadają, że potrzebują tej rehabilitacji, bo często zostają pozostawieni samym sobą po tej izolacji, po hospitalizacji, a tutaj jest konieczność kontynuowania tego leczenia. Minister zdrowia zapowiedział, że do udzielania takich świadczeń będzie mógł się zgłosić każdy podmiot medyczny spełniający wyznaczone kryteria. Nie będzie organizowany konkurs ofert. Świadczenia będą udzielane zarówno w oddziałach rehabilitacyjnych, jak i w warunkach ambulatoryjnych oraz w domu pacjenta. Rehabilitacja po-covidowa będzie stanowiła odrębny punkt w zakresie szerokiej gamy świadczeń rehabilitacyjnych, który będzie odrębnie finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Tę zapowiedź, co warto zaznaczyć, czynne obecnie kołobrzeskie sanatoria uważają za krok w dobrym kierunku. Dzisiaj mamy ten potencjał niewykorzystany w 100%, bo można powiedzieć, że kilkadziesiąt procent jest nie dojazdów, że tutaj jakieś miejsce jest. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Na tę chwilę myślę, że w przypadku mojego obiektu, mogę mówić to o swoim obiekcie, na pewno taką możliwość mamy, żeby te usługi świadczyć dla osób zewnątrz przyjeżdżających spoza Kołobrzega, jak i dla mieszkańców naszego miasta. W Polsce mamy ponad 2 miliony osób, które przechorowały COVID-19. Sporo z nich zmaga się z wieloma dolegliwościami ograniczającymi w znaczny sposób aktywność w życiu społecznym i zawodowym. Rehabilitacja po-covidowa ma im pomóc powrócić do pełni zdrowia. Niespełna miesiąc pozostaje podatnikom na złożenie zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego. 30 kwietnia to ostatni dzień składania deklaracji. Od 31 marca Urząd Skarbowy w Kołobrzegu wciąż może obsłużyć podatnika, ale w ograniczonej formie. Obsługujemy w takich sprawach, które wymagają kontaktu osobistego. Takie złożenie zeznania w formie papierowej prosimy podatników, żeby wrzucać do urny. I w takiej sytuacji niestety potwierdzenia podatnikom nie wydamy i nie ma takiej możliwości, żeby złożyć dokument bezpośrednio w urzędzie, poza jakimiś bardzo wyjątkowymi sytuacjami, kiedy podatnikowi danego dnia mija jakiś bardzo ważny termin. Dlatego urząd zachęca do składania zeznań przez internet i z tej formy korzysta coraz więcej osób. To nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale także oszczędność czasu. Urzędy skarbowe oferują także rozliczenia zeznań za podatnika. Zaznaczam, że tu nie chodzi o podatników prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi wyłącznie o PIT-37 i PIT-38. W przypadku PIT-37 są dochody z pracy, dochody z emerytury osiągane za pośrednictwem płatników, którzy odprowadzali podatek, takie rozliczenie jest dokonywane automatycznie. Część już złożyła, myślę, że to jest na pewno powyżej 50%, powyżej połowy, ale i tak jak co roku jest spora grupa podatników, zwłaszcza takich, z których rozliczeń nie wynika nadpłata, którzy czekają do ostatniej chwili. Co roku podatnicy mogą także korzystać z różnego rodzaju ulg. Najczęściej korzystamy z ulgi na dzieci oraz rehabilitacyjnej. Dla
dzieci, które są nieletnie, to jest tytuł wychowywania dzieci, dla dzieci, które są dorosłe do 25 roku życia i uczące się do 26 roku życia, przepraszam, uczące się, to jest ulga z tytułu świadczenia obowiązku alimentacyjnego. Następną ulgą, często zwłaszcza właśnie przez osoby starsze, które już są schorowane, to jest ulga rehabilitacyjna, też jest często wykorzystywana. Taką nową ulgą, która przez drugi rok teraz jest rozliczana, jest ulga termomodernizacyjna, czyli osoby, które posiadają własny dom i takie inwestycje poczynili w 2020 roku, mają możliwość uzyskania takiej ulgi. Wszystkie informacje dotyczące podatków znajdziemy na stronie podatki.gov.pl. Na wizytę do urzędu można się umówić pod numerem telefonu 94 35 51 930. Z Urzędem Skarbowym możemy rozliczać się do 30 kwietnia. Przez kilka dni odnotowywanych było mniej zakażeń, ale według ministra zdrowia spadek zachorowań w dużej części związany jest z okresem świątecznym i dopiero w kolejnych dniach będziemy wiedzieć, z jakim trendem mamy do czynienia. Dlatego rząd przedłużył obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia. 400 910 to dzisiejszy wynik zakażeń koronawirusem, wczoraj 8245, jednak mimo tego spadku rząd przedłużył obostrzenia. Warto też pamiętać o tym, że konsekwencje ewentualnej zwiększonej mobilności w czasie świąt, bo my oczywiście czekamy na dane dotyczące mobilności, jaka miała miejsce w okresie świąt, to skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. I wtedy po prostu przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy nie daj Boże złapie drugi oddech. Obowiązujące od 27 marca obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia. Przedszkola i żłobki wciąż będą nieczynne. Zamknięte będą też salony fryzjerskie czy kosmetyczne. Z obiektów sportowych będą mogli korzystać zawodowcy. Chcemy zobaczyć, jak te konsekwencje fali zachorowań będą wyglądały na poziomie wykorzystania infrastruktury szpitalnej. Pamiętajmy też, że mamy taką perspektywę przyspieszenia szczepień. Mamy coraz więcej też w konsekwencji zachorowań ozdrowieńców, czyli te naturalne bariery stają się coraz bardziej wyraziste. Jak poinformował minister zdrowia, pierwsze kroki, jakie rząd podejmie w sprawie luzowania obostrzeń, to powroty do przedszkoli i klas 1-3. Mam nadzieję i również tutaj podzielam punkt widzenia pana ministra Piątkowskiego, że jeszcze w kwietniu przedszkola i te klasy 1-3 wrócą do nauczania, no, przedszkola w trybie zwykłym, a klasy 1-3 co najmniej w trybie hybrydowym. Minister Niedzielski wypowiedział się także w temacie zbliżającej się majówki. Zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy to 2 lata temu, czy we wcześniejszych okresach, bo siłą rzeczy program szczepień jeszcze do okresu majowego nie zapewni nam takiego zabezpieczenia populacyjnego, więc trzeba się liczyć, że w tym okresie majówki również będą obecne obostrzenia o skali będziemy informowali w kolejnych tygodniach. W Kołobrzegu trwają przygotowania do uruchomienia punktu szczepień masowych. Taki punkt może powstać w hali Łuczniczce, ale w tej chwili pod uwagę brana jest jeszcze inna lokalizacja. Jeszcze dzisiaj rano było pewne, że kołobrzeski punkt szczepień masowych powstanie w hali Łuczniczce. Rozmowy w tej sprawie trwają i trwają też przygotowania. Patrząc na to, jaka jest propozycja ilości dawek dziennych, czyli 200 dawek dziennie i założenie, które pan wojewoda podał, że jeden zespół może wykonywać 100 szczepień dziennie, my sobie przygotowaliśmy taką propozycję i będziemy ją teraz zderzali z możliwościami naszego patronackiego punktu szczepień, że dobrze byłoby, gdyby pracowały w tym punkcie szczepień 3 zespoły.
I te trzy zespoły będą wykonywały przez 6 dni w tygodniu szczepienia. Osoby, które obsługiwałyby te stanowiska, to pracownicy patronackiego punktu szczepień, czyli kadra uzdrowiska. W jednym zespole szczepiącym są w wytycznych wskazane osoby, które powinny być, no, uczestniczyć w pracy. Więc potrzebne nam są osoby w administracji, czyli te osoby, które będą wydawały kwestionariusze, które wypełni każda osoba, która chce się zaszczepić, osoby będzie, no i osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia. I to są te osoby, właśnie są to zawody medyczne i tu będziemy potrzebowali wsparcia ze strony uzdrowiska. Ale tak jak powiedziałam, mamy taką już deklarację ze strony pana marszałka, ale również pan prezes Mateusz Korkuć jest z nami w stałym kontakcie. Ale niewykluczone, że współpraca miasta i uzdrowiska może przełożyć się na jeszcze inne rozwiązanie. Kołobrzeskie uzdrowisko utworzyło 2 punkty szczepień populacyjnych i być może jeden z nich zostanie zamieniony na punkt szczepień masowych. Ale ostateczna decyzja i tym samym odpowiedź na pytanie, gdzie będzie kołobrzeski punkt szczepień masowych, zapadnie najprawdopodobniej dzisiaj wieczorem lub jutro rano. Punkty masowych szczepień według założeń wojewody powinny ruszyć 19 kwietnia. Okręgowa Izba Aptekarska zaproponowała zmiany w godzinach pracy aptek i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego. Chodziło o zlikwidowanie nocnych dyżurów poza sezonem. Radni powiatowi niemal jednogłośnie sprzeciwili się tej propozycji. W powiecie kołobrzeskim działają 32 apteki i punkty apteczne, w samym Kołobrzegu 22. Okręgowa Izba Aptekarska zaproponowała zmianę w godzinach ich pracy. O szczegółach mówiła Helena Rudzis-Gruchała podczas sesji Rady Powiatu. Żeby jednak poza sezonem skrócić czas pracy, znaczy jakby zlikwidować dyżur nocny, wydłużyć pracę tylko apteki do godziny 24. Według tej propozycji apteki i punkty apteczne pełniłyby dyżury nocne tylko w sezonie, czyli od początku maja do końca września. Środowisko aptekarskie zaznaczało, że wykorzystanie ich, znaczy apteki w godzinach nocnych jest bardzo znikome, znaczy znikome. Są zakupowane leki, które są dostępne na stacjach paliw, a także te, które nie przysparzają, które nie ratują życia. Te argumenty nie przekonały radnych powiatowych, do których należało podjęcie decyzji. Choć padały pytania o liczbę obsługiwanych w nocy osób, to większość, bo 18 z 19 radnych, nie miała wątpliwości, że takie dyżury muszą być zachowane. Nie chodzi tutaj moim zdaniem tylko o leki ratujące życie, ale również są leki przeciwko gorące. Jeżeli ktoś ma małe dzieci, na pewno pamięta, że z takich usług apteki w godzinach nocnych korzystał. Uważam, że apteka powinna być zawsze pełnić gotowość do tego, aby udzielać takich usług. Dlatego jestem za tym, żeby nie popierać tego projektu uchwały. Apteki mają też funkcję prospołeczną, czynić dostawę tych najpotrzebniejszych leków dla mieszkańców. I włos z głowy tym właścicielom nie spadnie, jeżeli jeden dyżur w przeciągu kilkunastu dni taka weźmie na swoje barki. Decyzja radnych oznacza, że apteki i punkty apteczne w powiecie kołobrzeskim będą tak jak do tej pory dyżurować w nocy przez cały rok. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się do wdrożenia nowego projektu unijnego pod nazwą „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie?”. Program skierowany jest do kołobrzeskich rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Okres pandemii znacznie przyczynił się do wzrostu problemów opiekuńczo-wychowawczych, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej postanowił uruchomić dodatkowe możliwości, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Projekt pod nazwą „Czy wszystko zaczyna się w rodzinie?” ma promować inną filozofię życia. Z tych obserwacji, które mamy tu na terenie Kołobrzegu, jeszcze nie ma czegoś takiego wprowadzonego, albo ja o tym nie słyszałam, to też tak może być, ale nie ma czegoś takiego, co jest w Polsce bardzo żywe, mianowicie, nie wiem, czy pani redaktor słyszała o non-violent communication. To jest porozumienie bez przemocy oparte na twierdzeniach Marshalla Rosenberga. Coś takiego, co się wspaniale rozwija na południu Polski i w centrum Polski. To jest taka koncepcja, w której
staramy się inaczej komunikować ze swoimi bliskimi, z różnymi osobami. W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć wsparciem około 50 kołobrzeskich rodzin. Liczymy, że to będzie gdzieś około 150 osób w tych rodzinach. I sądzimy, że w trakcie, bo to będzie się opierało na takiej zasadzie, że każda osoba, która jest chętna do udziału w tym projekcie, musi być mieszkańcem miasta, muszą być te problemy jakieś tam w tej rodzinie, musi być zagrożona bezrobociem, znaczy nie bezrobociem, tylko właśnie tym wykluczeniem społecznym, bądź właśnie takimi różnymi zagrożeniami, które w efekcie dają to, że dzieci są zabierane do pieczy zastępczej. My chcemy temu przeciwdziałać. Program będzie miał bardzo bogatą ofertę, opartą o poradnictwo specjalistyczne i psychologiczne, ale nie tylko. Seksualne nawet, bo to no, różnego typu problemy w tych rodzinach występują. Cały pakiet. Nawet tak różne, ale będziemy też oferowali, kierowali tą ofertę zarówno do młodzieży, która jest w rodzinach, czyli będą warsztaty dla młodzieży, będą warsztaty dla dorosłych. Najpierw diagnoza, czyli będzie wywiad zrobiony, deklaracja uczestnika, w którym obszarze najbardziej potrzebuje tego wsparcia i pomocy i deklaruje swoje uczestnictwo, a potem do tego będziemy układali scenariusz, czyli warsztat taki, no zobaczymy, jak nam się to uda. Realizacja tego projektu nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tu przewidujemy właśnie superwizję, tak żeby wesprzeć i dać chwilę oddechu, przyjrzenia się i chwilę zastanowienia. Więc naprawdę mam duże nadzieje, jeżeli chodzi o ten projekt, bo to jakby dwie sfery. Tu wzbogacenie narzędziowe moich pracowników i wzbogacenie narzędziowe tych rodzin. Bo tak można powiedzieć, że to są narzędzia. Oczywiście wymaga to pewnego samozaparcia dla jednej grupy i dla drugiej. Każda rodzina, która będzie chciała skorzystać z projektu, będzie musiała zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zostaną dzisiaj umieszczone informacje, gdzie z kim się skontaktować. Wielu rodzinom spośród tych, które korzystają z wsparcia, na przykład z asystentury u nas albo z pomocy społecznej, zaproponujemy udział w projekcie i zostanie ta rodzina skierowana, jeżeli wyrazi oczywiście zgodę, tak? Bo to będzie taka pogłębiona forma pracy społecznej. Usługa będzie zakontraktowana. Z każdą rodziną będzie zawierany kontrakt socjalny, w którym zostaną zawarte warunki. Rodzina potrzebuje tego, pracownik zobowiązuje się do tego i będą po prostu pracować na kontrakcie przez okres, w którym ta rodzina będzie w projekcie. Koszt całego projektu, który potrwa do 2023 roku, to 854 tysiące złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie unijne. Całą rozmowę na temat projektu nadamy jutro w bloku programów po wydarzeniach dnia. Na terenie całego powiatu mogą powstać 4 punkty szczepień masowych. W samym Kołobrzegu mają być 2. Oprócz tego stworzonego przez miasto będzie jeszcze powiatowy w Intermedicalu. Decyzja zapadła. Masowy punkt szczepień w Kołobrzegu powstanie w hali Łuczniczce, ale nie będzie jedynym w mieście. Drugi ma być utworzony w Intermedicalu. Tam będą funkcjonowały 2 zespoły szczepienne, czyli sytuacja jest tego typu, że moglibyśmy w sytuacji optymalnej szczepić dziennie od 400 nawet do 600 osób chętnych do szczepienia. I też jest tutaj bardzo ważna informacja, gdyby była taka potrzeba, to jeden z zespołów tych 2 szczepiennych, które będą funkcjonowały w Intermedicalu, może mieć charakter zespołu wyjazdowego. Mają być też punkty szczepień masowych w Rymaniu i Gościnie. Gminy pozostałe, mam tu na myśli Dygowo, tu jest podjęta decyzja, aby nie tworzyć kolejnego punktu, dlatego że te wyszczepienia tam bardzo dobrze są przeprowadzone i chcą tylko mieć większą ilość szczepionek po to, aby wykorzystać ten dotychczasowy punkt. Taka sama sytuacja jest w Siemyślu. No, rozstrzygamy jeszcze kwestie dotyczące gminy Kołobrzeg. Propozycję utworzenia punktów szczepień masowych musi jeszcze zatwierdzić wojewoda. A co już dzisiaj wiemy o tych punktach? Nie będzie w nich obowiązywać rejonizacja, czyli będzie można się zaszczepić w dowolnym. Ale przynajmniej na początku nie będzie mógł tego zrobić każdy chętny. Te szczepienia będą funkcjonowały w grupach wiekowych i w grupach zawodowych, ale tu jest już taka sugestia ze strony
pana wojewody, jeżeli one będą dobrze przebiegały i sprawnie, to być może pod koniec maja już będzie można mieć sytuację oto taką, w której każda osoba, która będzie chciała się zaszczepić, bez względu na wiek czy też grupę zawodową, będzie mogła się zgłosić i takie szczepienie otrzymać. Kto będzie kwalifikował do szczepienia? Być może zespoły będą wyglądać inaczej niż w punktach szczepień populacyjnych, ale to zostanie zapisane w rozporządzeniu. Dzisiaj w takim zespole musi być lekarz, natomiast być może, na razie mamy tylko wytyczne, natomiast musi być to podparte rozporządzeniem, będzie można taki zespół stworzyć bez konieczności funkcjonowania w nim lekarza, a wystarczy na przykład, jak podają sugestie, na przykład stomatolog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, czy też nawet student ostatniego roku studiów medycznych. Punkty szczepień masowych mają ruszyć 19 kwietnia. Każdego dnia w jednym punkcie szczepionkę ma przyjąć około 200 osób. Na skwerze Pionierów rozpoczął się montaż pawilonu gastronomicznego. To efekt rozstrzygniętego w tym roku przetargu na dzierżawę tej części działki. Umowa została zawarta na 3 lata. Nowy pawilon gastronomiczny powstaje w pobliżu miejsca, w którym kilka lat temu znajdowała się budka z lodami. W zeszłym roku miasto ogłosiło przetarg na dzierżawę tego terenu. Tak naprawdę dyskusja o tym, że Skwer Pionierów jest miejscem, gdzie mogłoby się znaleźć taki punkt, w którym będzie można wypić na przykład kawę, taka dyskusja toczyła się już od dawna. W lutym odbył się przetarg, wystartował jeden oferent, umowa została zawarta na 3 lata, do kasy miasta rocznie trafi 36 tysięcy i 100 zł netto, czyli do tego jeszcze dojdzie podatek VAT. Choć ogłoszenie o przetargu było zamieszczone na biuletynie Urzędu Miasta, radna Zielińska poinformowała, że wielu lokalnych przedsiębiorców nie wiedziało, że planowany był przetarg tego terenu. Mamy kilku przedsiębiorców lokalnych, producentów lodów, bo kawiarnia to nie tylko ciasto i kawa, ale przede wszystkim lody i dzisiaj oni są bardzo mocno rozgoryczeni, że o tym fakcie nic nie wiedzieli. Ja mam takie spotkania z przedsiębiorcami i oczywiście ja się zgodzę z tym, że urząd dopełnił wszelkich swoich formalności, wywiesił ogłoszenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń przed urzędem, więc tą najprostszą drogę wybrał. Natomiast ja zawsze powtarzam, że wyślijmy to zaproszenie, bo mamy kilku takich przedsiębiorców być może, albo kilkunastu, to nie jest dużo pracy dla urzędnika wysłać zaproszenie albo informacje o takim przetargu. Według Artura Dąbkowskiego każdy zainteresowany mógł wejść na stronę biuletynu urzędu i wziąć udział w przetargu. Ludzie, którzy chcą tam inwestować, interesują się tym. Każdy z nas zerka na ten BIP i sprawdza, tym bardziej jak jest przedsiębiorcą i ma jakieś zamiary się rozwijać czy inwestować. Oczywiście informacji jest zawsze za mało. Nie wiem, widziałem inne miasta, które wychodziły już tak bardzo naprzeciw, że w tym miejscu, na tym placu, które chciały wydzierżawić na coś, stawiały wielki billboard, że teren do wydzierżawienia otwieramy, przetarg za 6 tygodni, zainteresowanych prosimy o kontakt. I to jest kwestia kosztu kilku tysięcy złotych, żeby taki billboard postawić w miejscach, które miasto chce wydzierżawić. Dzierżawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne oraz dokonać uzgodnień w tym zakresie. Wykonanie niezbędnych przyłączeń nie może powodować uszkodzeń drzew i krzewów na przyległych terenach zielonych. Ten pawilon będzie gotowy i będzie już działał? No teraz wszystko zależy od samego dzierżawcy, kiedy planuje jego uruchomienie i kiedy pozwolą mu na to obostrzenia nałożone w związku z panującym stanem epidemii. Trwa narodowy spis powszechny. Każdy z nas musi się spisać. Najlepiej zrobić to przez internet, ale są też inne sposoby. Od 1 kwietnia w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Jest on uznawany przez ustawodawcę, przez GUS jako podstawowy, obligatoryjny sposób, czyli tak zwany samospis internetowy za pośrednictwem strony spis.gov.pl. Ale nie jest jedyną metodą i to ważna informacja dla osób, które nie mają dostępu do internetu czy komputera. Po 4 maja
maja pracę rozpoczną rachmistrzowie telefoniczni. Rachmistrzowie będą się kontaktowali z osobami, które dane dostarczą dyspozytorzy z GUS-u. Sami możemy też zamówić tak zwany spis na żądanie. Za pośrednictwem specjalnej, dedykowanej infolinii uruchomionej przez GUS wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i zamówić sobie po prostu taki spis. Wtedy rachmistrz spisowy skontaktuje się telefonicznie i spisze przez telefon. Ostatnią możliwością jest spisanie w Urzędzie Miasta. Co ważne, najpierw należy się telefonicznie umówić. Można dzwonić pod numery 690 902 004 i 690 902 088. Urzędnik, z którym się umówimy, pomoże oczywiście w uzupełnieniu tego. Generalnie jest to dedykowane raczej dla osób starszych, które po prostu nie potrafią obsługiwać komputerów, nie mają do nich dostępu. Spisując się, trzeba podać podstawowe dane na swój temat, czyli nazwisko, pierwsze i drugie imię, numer PESEL, płeć oraz datę urodzenia. Kolejne pytania będą służyć ustaleniu adresu zamieszkania. Będziemy pytani o metraż mieszkania, liczbę pomieszczeń, zamieszkujące w nim osoby. Jest dużo pytań otwartych w tej ankiecie na tej zasadzie, że jeżeli się odpowie tak, to później te pytania są uszczegółowiane, tak? Jeżeli chodzi na przykład o kwestie mieszkania gdzieś poza granicami kraju, kwestie ewentualnej niepełnosprawności. Są pytania o stan cywilny, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego. W tym ostatnim przypadku nie musimy udzielać odpowiedzi. Jest dużo pytań dotyczących także związków nieformalnych, przebywania, migracji wewnętrznej, zewnętrznej. Co ważne, spisu dokonuje jedna osoba w rodzinie, która musi podać relacje rodzinne oraz przypisać danych członków rodziny do formularza, na przykład dzieci i współmałżonka. Nie spisujemy siebie jako osoby, tylko spisujemy gospodarstwo. Więc w późniejszej części ankiety są pytania, czy pod tym adresem, pod którym ty mieszkasz, zamieszkują inne osoby. Jeżeli zamieszkują, jesteś zobowiązany wskazać te osoby i uzupełnić później kwestionariusze osobowe. Także trzeba mieć dane typu PESEL, znać się edukację i tak dalej. Osoby spisujące się przez internet mogą wziąć udział w loterii, w której do wygrania jest m.in. samochód. Narodowy Spis Powszechny Ludności potrwa do 30 września. Uczestnictwo w nim jest obowiązkowe. Od kilku dni na Skwerze Miast Partnerskich trwa wymiana ławek. Koszt montażu 15 nowych ławek to 56 tysięcy złotych. Wkrótce zobaczymy zupełnie nową odsłonę skweru w centrum miasta. Wszystko za sprawą przeprowadzanej tu gruntownej rewitalizacji. Zostały zrobione na nim nowe nasadzenia. Ta nowa odsłona będzie nas cieszyć już tej wiosny. Zostały tam nasadzone rośliny wielosezonowe, takie jak różne rodzaje róż, traw, czy na przykład też poziomki. Także to wkrótce także się ładnie skomponuje. W tej chwili miasto kończy montaż nowych ławek, które mają podkreślić uzdrowiskowość naszego miasta. Zapowiadaliśmy wymianę ławek na Skwerze Miast Partnerskich. Pierwszy przetarg nie wyszedł, natomiast znaleźliśmy inny wzór niż pierwotnie planowaliśmy, zbliżony do tego, jaki chcieliśmy. Są trochę podobne do tych ławek, które mamy przy deptaku na ulicy Rodziewiczówny. I 15 nowych ławek już pracownicy Zieleni Miejskiej kończą wymianę. Te 15 ławek kosztowało nas 56 tysięcy złotych. W ramach inwestycji mają zostać również zamontowane nowe kosze na śmieci. Podczas środowej sesji Rady Powiatu Kołobrzeski Sanepid przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego za 2020 rok. Tylko w ubiegłym roku na COVID-19 zachorowały 2554 osoby. Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, tak jak i całego kraju, jest zdeterminowany przez panującą pandemię. W 2020 roku spośród 2717 chorób zakaźnych 2554 przypadki to COVID-19. Państwo widzicie, tych osób z pozostałymi chorobami było bardzo, bardzo niewiele. Rozpatrując poszczególne choroby, również należy zauważyć, że w porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się zgłaszalność tych chorób, chociażby
z żółtaczek typu A, B, C, których jest bardzo niewiele, ospy wiecznych, które w porównaniu do ospy wiecznych, w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się nieomalże trzykrotnie. Sanepid odnotował także wzrost zachorowań na gruźlicę i boreliozę. W ubiegłym roku Kołobrzeska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dokonała 1818 kontroli w podległych obiektach, a takich ma 2903. Pobrano 709 próbek, wykonano 817 oznaczeń. Wydano bardzo dużo decyzji, bo 2950, ale te decyzje wynikały z tego, że do 24 października byliśmy zobowiązani nakładać kwarantannę na osoby zakażone koronawirusem. Kwarantannę w formie decyzji administracyjnej. Dlatego tych decyzji jest tak dużo. Mimo że sanepid miał wiele obowiązków związanych z pandemią koronawirusa, nie zwolniło to placówki z przeprowadzania nadzoru sanitarnego nad poszczególnymi obiektami. Także w trakcie sezonu, który dla nas jest tym newralgicznym czasem, były przeprowadzane normalne kontrole i prowadzone standardowe postępowanie administracyjne. W ubiegłym roku stacja sanitarno-epidemiologiczna odnotowała także 32 ogniska zakażeń koronawirusem. Takie były między innymi w kołobrzeskim szpitalu. Ogniska w DPS-ach, w zakładach takich jak komunikacja miejska, jak dyspozytornia pogotowia ratunkowego czy obiekty sanatoryjne. Jeśli chodzi o służby sanitarne, był to bardzo trudny czas, ponieważ my jesteśmy zobowiązani do tego przy bardzo o niedużej obsadzie kadrowej do pracy w soboty, w niedzielę i w wszystkie dni świąteczne. Dzisiaj mamy 28 487 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, w powiecie 27. Są plany budowy nowej komendy policji. Jak już informowaliśmy, przejęciem budynku zajmowanego przez policję zainteresowana jest prezydent Anna Mieczkowska. Natomiast starosta Tomasz Tamborski przy ulicy Kniewskiego widziałby starostwo powiatowe. Z kolei wicestarosta Jacek Kuś informuje, że są prowadzone intensywne działania dotyczące rozbudowy siedziby powiatu. Anna Mieczkowska w ubiegłym tygodniu poinformowała o rozmowach w sprawie budowy nowej komendy policji i o tym, że miasto jest zainteresowane przejęciem w przyszłości zabytkowego budynku. Jest to piękny budynek, dobrze usytuowany. Nie chciałabym, aby powstał tam hotel albo nie wiem, jakieś inne przeznaczenie, aby znalazło. A przeznaczenie jest bardzo proste, bo jest to budynek, w którym można byłoby bardzo dobrze ulokować, moim zdaniem, Urząd Miasta. Szybko okazało się, że podobne plany ma starosta kołobrzeski. Tomasz Tamborski w Komendzie Powiatowej Policji widziałby starostwo powiatowe. Wspólnie z panem wicestarostą i w obecności pana komendanta policji, pana Dariusza Hoca i jego zastępcy, żeśmy ten budynek właściwie prawie cały, no bo tam są powiedzmy przestrzenie wyłączone z możliwości wejścia osób spoza pracowników komendy, zwiedzili tak i głównym naszym powiedzmy myślą i dyskusją, która nam towarzyszyła, była właśnie kwestia możliwości przeniesienia tam również starostwa powiatowego. Tomasz Tamborski mówi, że budynek przy Placu Ratuszowym nie spełnia warunków dotyczących bezpieczeństwa czy standardów obsługi mieszkańców. Zamiast przeznaczać pieniądze na rozbudowę siedziby przy Gryfitów, a takie są plany, starostwo mogłoby zaoszczędzić i budynek zajmowany przez policję dostosować do potrzeb powiatu, zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na remonty dróg. My jesteśmy reprezentantem Skarbu Państwa, więc komenda policji to jest również własność Skarbu Państwa i zawsze w pierwszej kolejności, tak jak do tej pory trafiały do nas wszystkie te obiekty, tym beneficjentem powinien być powiat kołobrzeski. Jak to się rozstrzygnie, no pewnie trzeba będzie się spotkać i podjąć najlepszą w tym momencie decyzję taka, aby rzeczywiście ten ładny budynek, dobrze zlokalizowany, pełnił maksymalnie szeroką funkcję publiczną. Wróćmy jednak do rozbudowy starostwa i przypomnijmy, budynek przy Placu Ratuszowym miał być sprzedany, a ten przy Gryfitów rozbudowany i tam właśnie miała być siedziba starostwa powiatowego. Jeżeli chodzi o budowę starostwa powiatowego, nic się nie zmieniło. Jestem z ramienia członku Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego odpowiedzialny za
realizacji tego projektu. Jest on już na ukończeniu. Bo w maju ma być gotowy projekt z kosztorysem inwestorskim, za który starostwo zapłaciło ponad 130 tysięcy złotych. Z tego, co mi wiadomo, nie są podjęte żadne decyzje strategiczne, które mają iść w kierunku tego, aby na przykład ten projekt wrzucić do kosza, bo takie coś nie może mieć miejsca. Więc dlatego też podejmujemy rozmowy z różnymi instytucjami, aby te środki otrzymać czy pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego środki unijne. Takie działania również prowadzimy. Natomiast budowa nowej komendy to w tej chwili plany. Nie wiadomo, kiedy funkcjonariusze mogliby się przenieść do nowej siedziby, ale wiadomo, że miasto zaproponowało dwie lokalizacje. Nowa komenda policji mogłaby zostać wybudowana na terenach miejskich przy ulicy Koszalińskiej lub przy 6 Dywizji Piechoty. Na prośbę mieszkańców przy ulicy Zygmuntowskiej zostanie wybudowany parking. Podczas zdalnych konsultacji Anna Mieczkowska przedstawiła mieszkańcom trzy warianty dla tej inwestycji. To bardzo długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców ulicy Zygmuntowskiej. Na wczorajszych zdalnych konsultacjach zostały przedstawione trzy warianty dla budowy parkingu. Dwa spośród nich mogą zostać wykonane przez urząd na terenie należącym do miasta. Trzeci wariant zakłada poszerzenie tej inwestycji o kilkanaście dodatkowych miejsc postojowych, ale tu wymagana jest zgoda Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, nie mamy ze strony KSM deklaracji, że zamierzają oni wykonywać miejsca postojowe, a może raczej są uwarunkowania, które sprawiają, że KSM nie będzie mógł wykonać tych miejsc postojowych. Przynajmniej taką mamy deklarację ze strony prezesa. Rozmowy trwają. Ja uważam, że dopóki jesteśmy na etapie konsultacji, to rozmawiać można wciąż. Gdyby jednak w jego budowę zaangażowała się Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, to miejsca wybudowane na jej terenie miałyby być wydzielone dla mieszkańców znajdującego się tu bloku. Parking wybudowany przez miasto ma być ogólnodostępny. Parkingi miejskie są parkingami miejskimi. Tak na przykład jest przy ulicy Okopowej i w wielu innych miejscach. Powstają po prostu jako miejsca dla wszystkich dostępne. I taką ideę budowy parkingów my chcemy wdrażać w Kołobrzegu. Jesteśmy miastem uzdrowiskowym, mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość miejsc, więc chcemy te ograniczenia jeszcze nie zwiększać tych ograniczeń poprzez to, że będą to te małe parkingi będą parkingami płatnymi. Te takie małe do 50 miejsc my co do zasady sytuowane są gdzieś właśnie w okolicy bloków. Choć miasto może wydzielić do 50 miejsc postojowych, to jest możliwość, że będzie ich nieco więcej. Natomiast realnie, uwzględniając place manewrowe, to w wersji pierwszej może tam być około 77 samochodów zaparkowanych, a w tej wersji numer 3 pod roboczym tytułem około 65. Do końca kwietnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje i wybrać jedną z trzech przedstawionych koncepcji. Czy to za pośrednictwem Facebooka, czy to za pośrednictwem listów, pism, które Państwo przyślecie. Można też przesłać swoje uwagi do Rady Osiedla. Rada Osiedla nam te uwagi przekaże. Jest też z nami pan radny Dariusz Zawadzki, więc też pewnie chętnie te uwagi zbierze i przekaże nam. Chciałabym, aby ten parking był, ta inwestycja, żeby zrealizowana była jeszcze w tym roku. Musimy doliczyć sobie czas niezbędny na przygotowanie procedur przetargowych i tak dalej, więc do końca kwietnia to jest najbardziej optymalny termin, dlatego dzisiaj z Państwem się spotykamy. Miasto planuje uruchomić procedurę przetargową w maju i po sezonie letnim rozpocząć budowę parkingu przy Zygmuntowskiej. Koszt inwestycji oszacowano na około 500 000 zł. Tą informacją kończymy wydarzenia tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.